Hej, witajcie. Cześć. Otóż w ostatnich dniach pojawiła się strasznie interesująca wiadomość. Dużo się u nas działo, która bardzo mnie dotyczyła. A szybko wszystko jest tak robione w pośpiechu, bo wiem mniej więcej 4, może 5 dni. A mianowicie... Co chodzi w ogóle? Przychodzi nas taki list, a w nim jest zaproszenie. Uwaga ludzie, znowu teraz mam ciary, jak to mówię. Na ślub mojej siostry, która ma 19 lat, która wyjechała do Niemiec za swoim przefajnym, przysympatycznym Krzysztofem. No i tak, no. Pożywają tam sobie. Rok czasu się znają, a już ślubią. Rok czasu się znają, a chcą... No ten wyjątkowy widać. No. Chcą mieć razem ślub. O, to zaprosiła też i mnie. No ty jesteś moim tym... Kornelia i Krzysztof z wielką przyjemnością zapraszają szanownego pana Karola i Dominika na uroczyste zawarcie związku małżeńskiego, które odbędzie się w urzędzie stanu cywilnego w Hajnówce. No i znowu będziemy wesele na Podlasiu. A ja co? Ja będę starszym. Ja w życiu nie byłem starszy. To, że jestem starszy, to jest inna sprawa. Ale co robi starszy? Czyli będę miał te obrączki. Świadek. To... Wypadną mi te obrączki, poturlają się przez korytarz, wpadną do studzienki. Cholera jasna, co robić? Ludzie, dobrze. Jak byście zachowywaliście, jak byliście starszy? Dobrze, to jeszcze, to później. Najpierw trzeba się ubrać. Czym pójdziesz? A tak nie mogę? Nie. A mam ładne dreszczyki w kaczuszki, które znacie. I w różyczki bluzę, ha, ha, ha. No nie, Karolku. Dlatego może pójdziemy coś znaleźć dla ciebie. Albo, założysz mój garnitur, a ja znajdę dla siebie. Coś musimy znaleźć, bo starszy siostry, czyli własny... Świadek! Ja nie wiem, skąd ten starszy? Starszy, młodszy? No starszy się mówi. Ja nie znam takiego. Świadek albo starszy, nie? Albo świadkowy. No. No muszę ładnie wyglądać, to będzie jedyny dzień Velon News? W życiu mojej siostry. Nie. Świadkami sypa? Nie, to inni są Velon. Ja będę miał wyższe stanowisko. No dobra, chodź i jedziemy. Aż się znowu zdenerwowałem. Na te kupy, co? Będę beczał, bo ja się wzruszam w ogóle. Dobra, chodź do sklepu. Daj chusteczkę. Garnitur ostatnio znalazłem w Zarze, więc zaczniemy nasze zakupy od Zary. Ja tam lubię ten król, tam jest oddzielnie marynarki, oddzielnie spodnie. Taliowane, rulowane, wszystko zwężane, więc fajne. Dama. Gwiazda. Tak, tada. Tada. Tu są. Loaded a gun with all you were made of. When you were young, people don't think you know what you're made of. Oh, are you better than me? It's not hard to see, it's all that you wait for. Now I find a way, I'm seeing it through. Can you not be hateful? While we're alive, can we relax? Is that what it means for? Who's that? Moje kochanie, moje kochanie. Godzina. No i się udało, mamy garnitur, więc ja mam garnitur i Misiek ma garnitur, więc myślę, że będziemy ubrani właściwie, odpowiednio. Nikt się nas nie będzie wstydził, ani my siebie. Tak więc udało mi się kupić garnitur, nie musiał Misiek kupować, zresztą po to na jeden raz. I też mierzyłem, bo chcę wyglądać naprawdę bardzo dobrze, bo to moja siostra w końcu. Tak więc pójdziesz. Ale ja pójdę w miska garniturze, bo ładnie na mi leży, jest taliowany, jest rurkowany, jest wszystko tak jak powinno być i ma ładny granatowy kolor, więc będzie fajnie. Dobrze, kochanie, garnitur jest jako świadek starszy, drużba, tyle tych jest określeń. Masz jeszcze inne obowiązki? Obrączki są, kwiaty są, stół zamówiony, jedzenie zamówione. Ej, ale to będzie takie... Matce, to będzie dziecka kupiona. To będzie takie wesele. Na Podlasiu i tam są jakieś te, będą jakieś bramki, takie rzeczy, będziecie jeździć z tymi puszkami. Tak, tym. Będziemy rzucać cukierkami i rozdawać wódkę tym, kto nam będzie przestawiał drogę i zakazywał jechać. Trzeba poczytać jeszcze. Ale ja pełnię też inną funkcję, bo ja będę kierowcą państwa młodych, więc niektóre obowiązki mi odpadną. Właśnie, kochani, jeżeli macie jakieś porady dla świadka, dla starszego, na co ma zwrócić uwagę, albo nie wiem, na co ma uważać, ludzie, czego ma nie robić,
Jeszcze to jest moja siostra, to w ogóle jeszcze większy bagaż na mnie spadł. Wiem, że będzie fajnie, a jak wyglądamy, to pokażemy wam wkrótce, no dobrze? Tak, już zaraz. Jeszcze nie teraz. Wesele tuż. No, denerwuję się naprawdę. A dwa lata temu się bawiliśmy u Eweliny. Na Podlasiu. Tak, i teraz jak było koło fajnie? Zateczyłam. Teraz jeszcze raz zrobimy to samo. A my idziemy prać garnitur. Tak, to trzeba uprać po w końcu. W imię Ojca i Ducha Świętego, trzymajcie za nim kciuki. To nie będzie kościelny, tylko urząd stanu cywilnego. Gorąco, żeby się zrobiło. Dobrze, musimy mieć bierzmowanie. Tylko. No i tą szmatę trzeba w końcu jednak szmatę to ubrać. Będziesz to na weselu nosił. Tyle czasu ciągał. A uprałeś się w ogóle chociaż raz? Chyba raz była prana. No to nie. Więc jeżeli nie będzie wyglądało na tyle dobrze, że ja się wtedy mogę pokazać, to będę twoim nowym, a ty będziesz tego szmatławca nosił starego, a nie ja. Tak, no. Tyle. Stoje hajno. Więc idziemy prać. Za 5 dyszek masz uprany garnitur. A skąd wiesz, ile to kosztuje? Byłeś tu już? Nie, ale się dowiadywałam. To jest ta sama sieciowa. Tak? Tak. No to tak, to idziemy prać. Szmaty. Ale nie, zobacz, marynarka. Gdzie jest marynarka? Marynarka żakiet 35 i spodnie 30, to 65. Nakładamy się wadę zabezpieczającą. Powiedz, właśnie, bo tam jest za 50 i za 60, prawda? Pani powie, co lepiej. Jak lepiej, bo to o tu brudne, tu. To znaczy, można to wyprać tak bardziej dokładnie na wodę. To może być dokładniejsze, prawda? Okay. Dobrze. No bo on musi wyglądać troszkę paska. Nie, no dobra, to zróbmy to. Ale to będzie takie gruntowniejsze, nie powiem. Tak, to zróbmy. Tak. Można się nałożyć taki środek zabezpieczający, który się nazywa apertura. To tak, tak jak pan sobie poplawi tą młodzież, nie. Poplamy lepiej schodzą. I chyba tu pan nie. Ma odwinięte spodnie. Tak, to wiem. 65 zł kosztowało nas czyszczenie? Gruntowne czyszczenie. Jutro będzie już gotowe. I ja jestem już gotowy. Prawie. I się cały czas uśmiecham, bo muszę. To dobrze, ładniejszy jesteś jak się uśmiechasz, a nie wiecznie taki naburmuszony i smutny. Taki ładny jesteś. Zmęczony jestem po prostu. Jestem już stary, spójrz na moją twarz. Ostatnio musiałem robić zabiegi. Zabiegi też możemy pokazać. I jeszcze fryzjer nam został, tak? Już manikur zrobiony. A ty obgryzasz skórki, to do piątku, to już w ogóle będzie. Nie, kochanie, wszystko już właśnie wygrywane. Tak, pokaż. Tu mam za dziurkę jednego. To robiłeś. No, właśnie. O. Już nie dziubię, wszystko będzie ładnie. Tak, tam jeszcze został nam fryzjer w czwartek. We czwartek. I możemy jechać na wesele. Na dancing. Dancing queen. W całym dniu zakupów. Chaba wypyknął. Pora coś zjeść. No. Muszę nabrać sił. Ja wziąłem pomidorówkę, ogórkowe, buraczki, schabowy z pire. Na razie jest pyszny bar mleczny. No. A ja czekam na placek po węgiersku. Dobra, trzymajcie się. Pa! Tak może być? Pa, ja też nie powiedziałem pa.